w nowym ekranie gościmy pana Witka Kotulskiego, bohatera, no, niesławnego bohatera reportaży przedstawiony przez nierzetelnego dziennikarza Ekspresu Reporterów, pana Łukasza Kowalskiego. Dzień dobry, panie Witku. Dzień dobry. Chciałbym z panem porozmawiać na temat wiarygodności środków masowego przekazu, ludzi z nich pracujących, a także spraw poruszanych w tymże reportażu. Głównie mi chodzi o pokazanie konfliktu, który dotyka państwa, rodziców trójki dzieci. I ten konflikt stanowił materiał do reportażu pod tytułem Odzyskać swoje dzieci. W tym reportażu widzieliśmy, moim zdaniem, bardzo drastyczne sceny. Reporter magazynu czaił się, śledził, robił różnego rodzaju podchody. Czy tego typu postawa tego dziennikarza wymagała, czy inaczej, czy sytuacja wymagała aż tak karkołomnych czynności wykonywanych przez tego dziennikarza? Bo pamiętamy w komentarzach, które słyszymy w tym reportażu, jak on się skrada, zakrada, obserwuje. Czy było to potrzebne? Czy można było po prostu ten reportaż zrobić zupełnie uczciwie, zupełnie obiektywnie? Mam na myśli to, przedstawić dwa różne stanowiska. Pana i pańskiej żony. Pańska żona występowała, pana tam nie widzieliśmy. Dlaczego tak to wyglądało? Znaczy, przede wszystkim dziwi mnie fakt, że pan Kowalski, ten reporter, jak się później z reportażu dowiedziałem, nie przyjechał, tylko obserwował gdzieś tam za drogi, z krzaków, mój dom, mnie. Ja widziałem tam jakiś podjeżdżający samochód. Wystarczyło podejść, porozmawiać, zawołać, choćby zatrąbić czasem, jeśli nie byłaby otwarta brama, bo niejednokrotnie czasem zamykamy bramy od czasu, kiedy wybito nam okno. Co no niestety również miało miejsce po tym właśnie niechlubnym reportażu. Pan Kowalski kontaktował się ze mną, niemniej jednak było to na kilka godzin przed wyemitowaniem tego reportażu. Jego wypowiedź, bo właściwie to ja za bardzo nie wiem, o co chodziło panu Kowalskiemu. On zadawał pytania bardzo szybko, sam sobie odpowiadał na te pytania, nie dopuszczając mnie do głosu, zakrzykiwał. No, nie bardzo wiedziałem, czy to jest w ogóle reporter, czy dziennikarz, kto to właściwie jest. Faktem jest, że osoba albo nieprzygotowana do prowadzenia właśnie takich rozmów, albo też, no sam nie wiem, udawało mi się jednak wejść w słowo panu Kowalskiemu i dementować te pomówienia, z którymi się spotykałem w tej rozmowie. Niemniej jednak z jednej z takich rozmów, bo o ile się nie mylę, to dwie bądź trzy przeprowadziliśmy, w jednej z tych rozmów wyciął po prostu fragment rozmowy, taki, który być może no, nie miał jakiegoś specjalnego znaczenia. W tej rozmowie mówiłem panu Kowalskiemu, że nie wyrażam zgody na publikowanie wiadomości, wizerunków dzieci, czy też mojego stanu posiadania. Pan Kowalski ograniczył się jedynie do wycięcia kilku sformułowań, zniekształcenia mojego głosu. Chyba, żeby podkreślić scenerię taką mocną, jak na jakichś filmach, grozy, horrorach. Mówi pan o tych rozmowach, które zarejestrowane przekazał pan redakcji, prawda? Gdzie one są pełne, tak, gdzie odzwierciedlają tak pańskie stanowisko, jak też usilną chęć deprecjonowania jakichkolwiek działań z pańskiej strony przez dziennikarza pana Kowalskiego. Tak, istotnie, bo pan Kowalski nie dał mi możliwości jakiegokolwiek pokazania z mojej strony całej tragedii tej sytuacji. Nie dał mi możliwości jakiego wpłynięcia, powiedzmy, na obiektywizm tego reportażu i zaprezentował go de facto jednostronnie.
ograniczając się jedynie do scen z mojego ślubu, z wesela. I tak właściwie oglądając ten reportaż nie bardzo wiedziałem, o co w tym wszystkim chodzi. Panie Witku, w materiale, który został wyemitowany ostatnio, czyli bodajże w zeszłą środę, czy też we wtorek, czyli sklejenie dwóch reportaży, tego poprzedniego sprzed kilku miesięcy i doklejenia do niego jednego wydarzenia, które miało miejsce wtedy, kiedy pańskie dzieci były hospitalizowane w centrum pediatrii w Wiśle, wskazuje na to, czy też narracja prowadzona przez dziennikarza wskazuje, że jest pan człowiekiem bezwzględnym, jest pan po prostu no, takim męskim zwierzęciem. A przecież widzimy, że reaguje pan normalnie. Widzieliśmy dzieci, bo dzieci są z panem. Dzieci czujące się świetnie, doskonale wyglądające. Bartek, Monika. W reportażu, w ostatnich sekwencjach materiału widzimy, zdaniem reportera, nieudolne działanie kuratorów i służb sądowych na terenie szpitala dziecięcego na Kubalonce. Dla mnie jest rzeczą zupełnie niepojętą, jak można wprowadzać siły policyjno-sądowe na teren szpitala pediatrycznego. Abstrahując od stresu wywołanego u Bartka i Moniki, przecież tam przebywają małe dzieci. I na korytarzach następuje łapanka, przeszukiwanie pokoi. No dla mnie są to rzeczy niepojęte. Jak to rzeczywiście wyglądało? Jak to przebiegało? Czy rzeczywiście pan przemykał tyłkiem, uciekał, odjeżdżał, przejeżdżał? No bo przecież tam zaprezentowany był jakiś horror. No dla mnie osobiście, jako człowieka, który niejednokrotnie obserwował tego typu odbiory, nasuwa mi się jednoznaczne skojarzenie. Było to po prostu wyreżyserowane. Niezupełnie, panie redaktorze. Ja doskonale pamiętam, jak to wyglądało i również jestem oburzony faktem, że do szpitala weszła policja, weszły jakieś panie łapać dzieci, goniły po korytarzach, goniły za dziećmi. To, co moje dzieci przeżyły w szpitalu, to naprawdę nikomu, żadnemu rodzicowi, żadnemu dziecku niczego bym takiego nie życzył. Dzieci posikały się ze strachu, uciekały, gonione przez policjantów, gonione przez panie, nie wiem, z MOPS-u czy GOPS-u, jakieś kobiety, które strasznie napastliwie chciały je dopaść. Dzieci z odległości 1,5 metra słyszały rozmowy tych pań mówiących między sobą o ściganiu, osaczeniu oraz o ataku. Że pamiętam taką wypowiedź jednej z tych pań: najpierw powinniśmy tu przyjść, a potem zaatakować. Dzieci były tego świadkami. Trzęsły im się brody, były wystraszone, chowały się po najdalszych zakamarkach szpitala, bojąc się wyjść. Ja starałem się jeszcze przez jakiś czas namawiać dzieci do tego, że może spotkałyby się z matką, ale po jakimś czasie przyszła mi myśl, że tak na dobrą sprawę, do czego ja te dzieci namawiam? Bo przecież jeżeli do mnie, gdybym był mały, przyjechałaby mama do szpitala, no to przecież bym się ucieszył. Tylko że do mnie nie przyjechałaby mama z policją, ani z jakimiś obcymi paniami po to, żeby je zabrać ze szpitala, nie sprawdziwszy nawet, jaki jest stan zdrowia tych dzieci. I to jeszcze pisząc oświadczenie z uwagi na sprawy rodzinne, w trakcie pobytu szpitalnego na oddziale pulmonologicznym. Wiem z kontaktów właśnie ze szpitalem, że personel dość zdecydowanie zareagował na te właśnie pościgi, pogonie i podchody. Dostał pan nawet bodajże pismo od ordynatora oddziału, prawda, który w jakiś sposób... Od dyrektora szpitala, który właśnie się niejako ustosunkowuje do tego typu działań na terenie podległej jemu jednostce, prawda? Tak, pan dyrektor zastosował się do poleceń pani kurator, która była w ciągłym kontakcie z sędzią.
W tym piśmie usprawiedliwia się niejako, że to na polecenie właśnie pani kurator dokonał otwarcia pokoju, w którym, do którego weszła moja żona i zaglądała do szafy. Dziwił się, że no, w szafie, w pokoju szuka dzieci. Natomiast wydaje mi się, że sam był tym faktem zaskoczony. Nie sądzę, żeby wcześniej miał okazję podejmować takich gości. Ja pamiętam taki moment w tym reportażu, kiedy właśnie padają takie znamienne słowa. Przed chwilą uciekł, przemyka, widzę go przemykającego, otwarty laptop. To sprawiało wrażenie, że rzeczywiście pan z dzieciarnią, czyli z Moniką i z Bartkiem, rzeczywiście uciekał przed tymi ludźmi. Z tego co wiem, wyście byli po prostu na sankach w tym czasie. Znaczy gdzieś do godziny 13, chyba z minutami, byliśmy, trudno mi określić dokładnie godzinę, byliśmy na sankach, istotnie na terenie szpitala, zresztą zaleconych spacerach przez panią doktor. Po powrocie z sanek weszliśmy do pokoju, przebraliśmy się i wyszliśmy na teren szpitala. Natomiast dzieci, widząc tą nagonkę, zaczęły po prostu uciekać. Nie wiem, no widocznie były widziane przez te służby, czy przez te panie, policję, skoro właśnie tak się wypowiadały na łamach tego reportażu. Niemniej jednak przebywaliśmy na terenie szpitala do późnych godzin wieczornych, dopiero gdzieś przed godziną 21 udało mi się namówić dzieci do tego, żeby wyszły, żeby przestały się bać, ale i tak były bardzo wylęknione. No i nie pozostało mi nic innego, jak zgodnie z wolą dzieci, które nie chciały już być w tym szpitalu, czuły się tam zagrożone, wypisać je i wrócić do domu. Co z przykrością zrobiłem, ponieważ jeszcze kilka dni mieliśmy być w szpitalu, jeszcze mieliśmy zabiegi, no ale niestety no, nie dane nam było z tego skorzystać. Tym bardziej, że dzieci tam się naprawdę jakoś tak... Tak, Monika po ostrym zapaleniu krtani trafiła tutaj do szpitala na oddział najpierw diagnostyczny, gdzie zalecono jej wręcz kolejny pobyt, a później na oddział rehabilitacyjny, rehabilitacji oddechowej. Bartek z kolei, no niestety, dalej kaszle. Szkoda, być może kilka tych dni pozwoliłoby na to, żeby jakoś się wykurował. Były podnoszone jeszcze zarzuty, że dzieci są zaniedbywane od strony edukacyjnej, że Monisia nie chodzi do przedszkola, nie korzysta z możliwości kontaktów z rówieśnikami, że wypuszczane są o zmroku do ogródka, prawda, jak zwierzęta. Bartek jest od tej strony bardzo zaniedbany, są problemy w nauce. Wiem skądinąd, że przyjeżdżając do Warszawy, pochwalił się pan bardzo znaczącym osiągnięciem Bartka. Bartek tak. Podobno istotnie zrobił zaliczenia. Muszę przyznać, że rzeczywiście z tym zmrokiem to poniekąd jest prawda, ponieważ w szpitalu, kiedy dzieci również i tam uczestniczyły w zajęciach szkolnych i przedszkolnych, no, ciężko było znaleźć czas na to, żeby gdzieś wyjść. W godzinach dopołudniowych dzieci cały czas uczestniczyły w zajęciach. Tak, były tam inhalacje, były tam naświetlania, był wiofor, czyli zabiegi z pola elektromagnetycznego. Także siłownia, figloland, różnego rodzaju zabawy, które miały również usprawnić dzieci. I oczywiście przerywane posiłkami. Niestety brakowało wtedy czasu na to, żeby gdzieś wyjść, coś kosztem czegoś. O godzinie 13.30 zaczynały się zajęcia szkolne, w których uczestniczył zarówno Bartek, jak i Monika. Monika robiła zerówkę razem z pierwszą klasą i bardzo chętnie uczestniczyła w tych zajęciach. Natomiast o godzinie 16.45 kończyły się te zajęcia, więc mieliśmy niewiele czasu na to, żeby przygotować się jeszcze do kolacji, odrobić zadanie i jeszcze wyjść na spacer, ale niejednokrotnie właśnie już o tej porze zapadał zmrok, także wychodziliśmy gdzieś na terenie szpitala, chodziliśmy sobie, spacerowaliśmy, żeby troszeczkę tego świeżego powietrza zaczerpnąć.
Dla mnie rzeczą jest niezrozumiałą, że w tym reportażu cały czas była podkreślana sprawa porwania, uprowadzenia. Przecież w polskiej jurysdykcji, w polskim prawie nie ma czegoś takiego, jak uprowadzenia dziecka przez rodzica posiadającego pewnie władzy rodzicielskiej. Drugą rzeczą, która mnie w tym materiale wręcz oburzyła, to fakt poszukiwania tych dzieci, pańskich dzieci przez Fundację Itaka. Fundacja Itaka ma pełną wiedzę, gdzie dzieci się znajdują, kto się nimi zajmuje, kto sprawuje w chwili obecnej nad nimi opiekę, natomiast epatuje społeczeństwo z zaginięciem dwójki małych dzieci. Ja próbowałem kontaktować się w tej sprawie z Fundacją Itaka, niemniej jednak to też jest tak dziwny twór, że w dniach weekendowych czy też wolnych od pracy jedynie kontakt można nawiązać ze zwykłym wolontariuszem, który tam siedzi, przyjmuje jakieś zgłoszenia, czyli nie udało mi się wyjaśnić tej sprawy. Natomiast mam tutaj przed sobą komunikat prasowy, który został przez Fundację Itaka rozesłany. Znajduje się również na ich stronie internetowej. Komunikat prasowy dotyczący takiej konferencji, która odbyła się 16 lutego bieżącego roku, czyli praktycznie 3 dni temu. I ta konferencja dotyczyła bardzo takiego dla mnie, dla wielu znanych mi nawet prawników, bardzo kontrowersyjnego tematu. Ona dotyczyła tak zwanych porwań rodzicielskich. Wielokrotnie monitorowaliśmy tego typu sprawy i mamy głębokie przeświadczenie o tym, że w polskich warunkach, w warunkach prawodawczych, takie określenie nie powinno mieć absolutnie miejsca. Artykuł 112 Kodeksu Karnego wyraźnie doprecyzowuje, co to jest zatrzymanie, porwanie, uprowadzenie dziecka przez osobę do tego nieuprawnioną. Ale nie dotyczy to absolutnie rodziców. Sąd Najwyższy, wtedy kiedy wydawał wyrok, wskazał również na jeszcze bardziej zawężający ten problem, zawężającą ten problem rzecz, że nawet w przypadku ograniczenia władzy rodzicielskiej rodzic przejmujący niejako, bo to trzeba wywodzić tego typu określenie, przejmujący opiekę nad dziećmi, nie jest przedmiotem tego przestępstwa. To powiedział Sąd Najwyższy. Natomiast Itaka permanentnie z uporem podobizny pańskich dzieci można znaleźć na ich stronach internetowych. Jakie są pańskie wrażenia w tej sprawie? Czy kontaktował się ktokolwiek z Itaki z panem? Ustalając, co się z dziećmi dzieje, co pan robi, gdzie pan się znajduje, czyli taka w ogóle podejmowała próbę odnalezienia tych dzieci, chociażby przez kontakt z panem, gdyż doskonale wiedzą, że pan jest ich w tej chwili faktycznym opiekunem. Znaczy tak, ja kilkakrotnie kontaktowałem się z Itaką, zarówno drogą mailową, jak i wysyłałem do Itaki pisma związane z prośbą o usunięcie wizerunków moich dzieci z ich stron. Raz, że nie wyrażam na to zgody. Nie chciałbym, aby moje dzieci były naznaczone. Po drugie, nie chciałem, aby dzieci na tym ucierpiały. Powołując się na to, że dzieci są w wiadomym miejscu, dzieci są zameldowane w Zwardoniu, mieszkają tam, wszyscy doskonale wiedzą o tym, że dzieci tam są, dzieci tam chodzą do szkoły, do przedszkola, żyją tam. Zresztą ma o tym pełną świadomość moja żona, również, której kancelaria, czyli pełnomocnik mojej żony, wysyła do mnie listy na ten adres. To też nie mam tutaj co do tego wątpliwości, że wiedza ze strony mojej żony, mamy dzieci, jest pełna w tym zakresie. Dziwi mnie natomiast fakt, że no, wyrażę się tak, z uporem maniaka, rozkleja, plakatuje
Katowice pod obiznami dzieci. Jest to działanie, które nie wiem, jaki skutek ma wywołać, czy jakiś skutek medialny, czy chaos, jakieś wzburzenie, ale obawiam się, że po prostu na tym ucierpią dzieci, a i taka ze swojej strony nie kontaktuje się ze mną w żaden sposób. Właśnie, panie Wiktorze, jakkolwiek można zrozumieć desperację matki, chwytanie się różnego rodzaju sposobów, prawda? To rozumiemy. Natomiast nie mogę pojąć, jak instytucja pozarządowa, jak instytucje rządowe, które mają pełną wiedzę na temat dzieci, miejsca ich przebywania. Przecież wiem, że też chodzą do szkoły, wiem, że fizycznie istnieją, bo przecież spędziliśmy z nimi jakiś czas, prawda? Te dzieci są namacalne. To, że ich dzisiaj tutaj, mili państwo, nie ma, jest to wynikiem tego, że pan Witek nie chce upubliczniać ich wizerunku, żeby nie narażał się na zarzuty, które już miał postawione bodajże w sierpniu ubiegłego roku, wtedy, kiedy zwrócił się do dziennikarki oddziału Telewizji Polskiej w Katowicach z prośbą o pomoc. Mama dzieci absolutnie zabroniła. Natomiast widzimy, że ta mentalność i ta moralność jest tylko jednokierunkowa, prawda? Pan Witek nie może, natomiast strona przeciwna robi z tego medialną hucpę, wprowadzając, myślę, że można użyć takiego określenia, że wprowadza społeczeństwo w błąd. Nakazuje szukać tego, co nie zginęło tak naprawdę. I druga jeszcze jest taka bardzo istotna sprawa, jeśli chodzi o fundację i państwa los. Myślę tutaj o całej waszej rodzinie, czyli o was pięciorgu. Fundacja na swojej stronie i w komunikacie przekazanym prasie wskazuje na to, że jej celem jest przede wszystkim ustalenie miejsca pobytu dziecka. I to już mają załatwione, bo chcę państwu powiedzieć, że również wiedząc o tym i widząc te dzieci, wysłałem na adres fundacji mail z załączonymi fotografiami, że dzieci są w tej chwili w Warszawie. Wskazałem ich miejsce zamieszkania, czyli Zwardoń. Ale fundacja właśnie mówi i zdawałoby się, że tą sytuację mamy załatwioną, prawda? Czyli fundacja uzyskała informacje, tak, gdzie są dzieci. Chcę państwu powiedzieć, że... Przepraszam, nie po raz pierwszy, ponieważ ja również zwracałem się do fundacji Itaka, pisząc, gdzie dzieci są, jak również dzwoniący mieszkańcy Zwardonia informowali fundację Itaka, że dzieci są w Zwardoniu, podawali adres, podawali również, gdzie dzieci chodzą do szkoły, do przedszkola, na jakie zajęcia. Także fundacja Itaka ma pełną wiedzę o miejscu pobytu dzieci. Ta wiedza po moim telefonie do fundacji jest jeszcze większa, prawda? Bo był pan świadkiem wtedy, kiedy zatelefonowałem i powiedziałem, że... No zapewne, przy czym tutaj nic się nie zmienia, także... Znam miejsce pobytu, jestem w tej chwili w towarzystwie właśnie Bartka i Moniki. Co mam z tym fantem zrobić, prawda? Pani, która odbierała telefon, powiedziała, pan zadzwoni we wtorek, będzie prawnik i wtedy będziemy mogli cokolwiek zadziałać, prawda? Czyli jest coś takiego, że epatuje się społeczeństwo jakąś tragedią, porwaniem, uprowadzeniem, natomiast nie wychodzi się mimo zapewnień z inną pomocą, którą fundacja deklaruje. Bo tutaj można przeczytać, panie Witku, że fundacja oferuje także wsparcie psychologiczne rodzicowi, który poszukuje dziecko, czyli w tym konkretnym przypadku mamie pańskich dzieci, ale dysponuje mediatorem, który pomaga w zawarciu ugody między tymi zwaśnionymi stronami. Czy ta fundacja kiedykolwiek odpisała na pana mail, odpowiedziała na telefon, na jakąkolwiek supozycję, że chciałby pan, żeby ta fundacja wzięła udział właśnie w przywróceniu nie tylko porządku prawnemu, bo porządek prawny to jest rzecz zupełnie inna. Natomiast czy chciała wykazać chęć wsparcia nie tyle was,
Co waszych dzieci? Zdarzyło się coś, o czym poinformował mnie mój ojciec. Otóż jeden raz, tylko nie wiem w tej chwili, czy to Fundacja Itaka, czy to on, dzwoniąc do Fundacji Itaka, rozmawiał z jakimś prawnikiem i ta pani powiedziała mojemu ojcu, że będą robić wszystko, żeby pozbawić mnie praw rodzicielskich. Jak domyślam się, to chcą po prostu do wizerunków dzieci już zamieszczonych na swoich stronach w bazie zaginionych dorobić potwierdzenie. W czasie rozmowy... Czy uzasadnienie. W czasie rozmowy z pracownikiem Fundacji Itaka, właśnie z Centrum Poszukiwań, uzyskałem taką informację, że Fundacja Itaka zawiesza i poszukuje osób, czy też poszukuje osoby, które równolegle poszukiwane są przez policję. I to jest niejako wymóg formalno-prawny ujawnienia wizerunków i tych wszystkich danych, które tam można odnaleźć. Pokusiłem się o sprawdzenie tej informacji, bo idąc tym tokiem myślowym, należało założyć, że pańskie dzieci również są poszukiwane przez organy ścigania czy też policję. Okazało się, że absolutnie nie. Dzieci nie są poszukiwane. Niemniej jednak wiszą gdzieś na pozarządowej stronie jako te dzieci, które zostały porwane. Dla mnie jest to wyraźna kpina ze społeczeństwa, sprawa. No przecież pan ma pełne prawo zażądać zdjęcia tych nieprawdziwych informacji. No, mam takie prawo i korzystam z tego prawa, żądam, ale niestety... Nie są respektowane. Co więcej, ja powiem może tak, że zwracałem się do redakcji na Sygnale, zwracałem się również do redakcji Wiadomości 24, jest taki portal w internecie, z prośbą o zdjęcie, usunięcie wizerunków moich dzieci oraz treści z nimi związanych, kłamliwych zresztą, iż dzieci zaginęły, prawdopodobnie uprowadził je ojciec. No, niestety spotkałem się z odmową, z propozycją zwrócenia się do Fundacji Itaka, ponieważ państwo współpracują ze sobą i to Fundacja Itaka zamieszcza u nich swoje treści. Podjąłem ten temat i próbowałem z nimi rozmawiać, sugerując, iż oni są niezależnym wydawcą, niezależną witryną internetową, niezależną firmą, to też są w pełni odpowiedzialni za treści, które są tam zamieszczane. Ale niestety nie podjęli tego tematu, korespondencja się urwała. To, o czym pan mówi, bezpośrednio kojarzy się mnie przynajmniej z pańską próbą jakiegoś rzetelnego przedstawienia sytuacji dzieci przy pomocy pani redaktor z Katowic. Ale z drugiej zaś strony pamiętam pana, jeśli dobrze pamiętam nazwisko, Pietraszewskiego, tak? Tak. Który napisał artykuł. W Gazecie Wyborczej. Ale natychmiast się wycofał. Natomiast sama redakcja ten artykuł niejako zezwoliła na rozkolportowanie i na rozklejenie na różne właśnie portale internetowe. Do dzisiejszego dnia on tam gdzieś wisi, prawda? Ale jednak sam dziennikarz wycofał się z kontynuacji tego cyklu, aczkolwiek były zapowiedzi, że będą tą sprawę monitorowali. Z uwagi na drastyczne wydarzenia związane z sytuacją naszą rodzinną, Bartek niestety nie chciał chodzić do szkoły. Bał się. Cały czas był pod opieką specjalisty w poradni psychiatryczno-psychologicznej w Bielsku-Białej, gdzie starano się troszeczkę stonować jego emocje, wyciszyć, uspokoić go na tyle, żeby pozwoliło to na normalne uczestniczenie w zajęciach szkolnych. Ja zwracałem się do dyrekcji szkoły, do poradni
pedagogicznej Węgierskiej Górce o to, żeby wyrażono zgodę na nauczanie indywidualne, aby Bartek przez ten czas, kiedy nie chodzi do szkoły, miał możliwość powiedzmy formalnego powiedzmy uczestniczenia w tych zajęciach szkolnych. Niestety, czy po to, żeby nauczyciel przyszedł do niego, żeby go przeegzaminował, żeby to mu po prostu nie przepadło. Niestety moja żona nie wyrażała na to zgody. We wszystkich tych instytucjach kierowała tam pisma, że kategorycznie się na to nie zgadza. To też Bartek nie chodził do szkoły we wrześniu, w październiku. W listopadzie udało mi się w porozumieniu właśnie z poradnią psychiatryczno-psychologiczną Bartka skłonić do tego, żeby poszedł do szkoły. I tak zaczął funkcjonować w szkole. Najpierw stopniowo musiałem tam być przy nim. Co chwilę wychodził, sprawdzał, czy ja jestem. Po jakimś czasie zaczęło się to uspokajać. On przyzwyczaił się i do nowych kolegów. No, nie do końca nowych, ponieważ część z tego środowiska już doskonale znał wcześniej, z wakacji, z powiedzmy jakichś tam wypadów. Natomiast zaczął w tej szkole funkcjonować. Także tutaj wszelkie pogłoski o tym, że nie chodził do szkoły, było to ewidentne wykorzystywanie trudnej sytuacji, trudnej, można by powiedzieć, sytuacji Bartka. Który... Wręcz traumatycznej, ja bym nawet nie zaryzykował, wręcz stwierdził, że taka sytuacja. Natomiast wychodzenie po zajęciach szkolnych na pole, spacery jakieś, no nie wiem, być może pan Kowalski po prostu tego nie zarejestrował. Natomiast nie zdarzało mi się, no chyba że incydentalnie, żeby dzieci po zmroku wyszły, ale to być może było związane z jakimś wyjazdem, powrotem. Trudno mi powiedzieć. No ale pamiętamy w reportażu te noktowizory, te ciemne zdjęcia nocne, prawda? I chciałbym również Państwu jeszcze przypomnieć, że cały czas rozmawiamy na temat dzieci, które zostały porwane, ale, które są poszukiwane. Ale ja kojarzę mniej więcej czasokres, kiedy te zdjęcia były robione, to było gdzieś w okolicy Wszystkich Świętych, także bardzo możliwe, że wracaliśmy z grobów i wtedy właśnie zostaliśmy sfilmowani. Ja nie rozglądałem się po okolicy, czy ktoś tam patrzy, filmuje. Nie było to... Sam komentarz. To chyba Bartek. Widzę sylwetkę. Nie mogę się zorientować. Nie wiem dokładnie, prawda? Czyli podbijanie bębenka, pewna jakaś taka nasilenie napięcia. To ewidentnie. Ale miał pan powiedzieć o sukcesie Bartka. Tak, właśnie. Z uwagi na to, że Bartek nie został sklasyfikowany, ponieważ no niestety nieobecności w szkole było więcej niż 50%. I choć miał dobre wyniki, to postanowiono przeprowadzić egzamin klasyfikacyjny, który też się odbył 16 lutego i Bartek zdał ten egzamin. Otóż z polskiego dostał ocenę bardzo dobrą, z matematyki bardzo dobrą, z plastyki najwyższą, z informatyki 6, a z angielskiego, o ile się nie mylę, to 44 punkty na 47, także też ocenę bardzo dobrą. Bardzo jest z tego zadowolony, dumny. Kilka godzin trwał ten egzamin, z przerwami oczywiście, w międzyczasie zjadł sobie obiad w szkole. No i wydaje mi się, że to jest jego taka duma, jego sukces, jego kolejny sukces, bo już jakiś czas niestety nie odnosił tych sukcesów, ponieważ Bartek był kiedyś w drużynie w Pałacu Młodzieży w Katowicach, gdzie w drużynie pływackiej. Tam zdobył 2 srebrne medale. No, zdobyłby jeszcze złoty medal, gdyby nie takie wydarzenie, które niestety zaważyło na tym, że nie mógł przystąpić do tych zawodów. No ale to niestety nie było tutaj, nie miałem ani ja na to wpływu, ani on. Choć bardzo, bardzo przeżył to. I w formie nagrody od dawna zapowiadana wizyta w Warszawie? Tak. Tutaj Warszawa bardzo się Bartkowi podoba, zresztą Monice również. Lubią zwiedzać,
No, Bartka zafascynowało Muzeum Wojska Polskiego na Mokotowie, które z pewnością odwiedzimy i obejrzymy sobie te wszystkie armaty, czołgi. Zresztą to jak ta dziesięciolatka, to jest akurat w sam raz. Wiele było mowy o Bartku, wiele mowy było o Monice. Wiele było o tęsknocie, wiele było o chęci bycia z tą dwójką, która jest przy panu. Dlaczego nie było nic o tym trzecim, o małym Tomku? Tak istotnie, razem z moją żoną mamy troje dzieci. Bartka, Monikę i Tomka. Tomek ma w tej chwili 3,5 roku, ale nie wiem, jak wygląda. Nie wiem, ile waży, nie wiem, czym się interesuje, czy mówi tato. Bo ostatni raz widziałem Tomka, jak miał 1,5 roku, no i to był chyba ostatni raz, kiedy go widziałem. Od tego czasu, mimo iż mam przyznane kontakty, wprawdzie w co drugą niedzielę od godziny 10 do godziny 19, jak to piszą, z możliwością zabierania do miejsca zamieszkania. Przyjeżdżam co niedziela. Ale niestety zostaje drzwi zamknięte. I czy ktoś jest w środku, czy też nikogo nie ma, i tak mnie otwierają. Dlatego bardzo przykro mi, że nie mogę uczestniczyć w wychowaniu Tomka, nie mogę mieć wpływu na jego wychowanie, nie mogę z nim zamienić kilku słów, bo myślę, że chyba już mówi jako 3,5-letni chłopak. Ubolewam również nad tym, że Tomek nie ma kontaktu z rodzeństwem, bo choć wielokrotnie żonę prosiłem, niestety nigdy z Tomkiem nas nie odwiedziła. Nawet wtedy, kiedy przyjeżdżała zobaczyć się, zanim jeszcze przyznano jej kontakty, przyjeżdżała zobaczyć się z Bartkiem, z Moniką, nigdy Tomka nie przywiozła. Panie Witku, proszę mi tylko powiedzieć taką jedną rzecz, no bo ktoś zapyta, dlaczego akurat do nas, dlaczego akurat z takim problemem, dlaczego tak daleko i dlaczego nie szukał pan tam na miejscu jakiegoś poparcia, wsparcia, czy też próby wyjaśnienia wszystkich tych kłamliwych, nieprawdziwych informacji pokazanych tak w artykule prasowym, jak też później w emitowanych reportażach pana Kowalskiego. Bo to jest bardzo istotne, to też mnie frabuje, no bo jednak Warszawa, a granica polsko-czeska to jest jednak dość taki duży. Oczywiście, że zwracałem się i szukałem, ale większość drzwi przede mną została zamknięta. Zamykana była dopiero w momencie, kiedy pełnomocnik mojej żony, bądź też współpracujący z nią poplecznicy, dzwonili, bądź też inną drogą informowali instytucje, do których się zgłaszałem, żeby nie rozmawiano ze mną. Panie Witku, przed kilkoma tygodniami... Nie powiem, że grożąc, ale sugerując, że będą mieli problemy. Przed kilkoma tygodniami popełniłem taki artykuł oparty o pana list do redakcji. Tak naprawdę ten artykuł nie był komentarzem sytuacji, nie był moim jakimś własnym komentarzem. Natomiast tak naprawdę cała jego treść to było to, co zawarł pan w swoim liście. Proszę sobie wyobrazić, że na adres redakcji zaczęły wpływać listy od różnych osób. W jednym z listów otrzymałem taką informację, że w niedługim czasie właśnie pełnomocnik pana żony będzie się ze mną kontaktował i będzie chciała pani mecenas uściślić pewne informacje, które tam zostały zawarte. Do tej pory nie mam takiego kontaktu z panią mecenas. Czy chce pan mi powiedzieć, że ona również na mnie będzie wpływała? Jeśli pan tak uważa, to może pan się czuć zupełnie bezpiecznie, na pewno na mnie nie wpłynie, nie wpłynie na naszą redakcję.
To jest ta jedna rzecz. Druga taka sprawa jeszcze jest też w korespondencji. Przyszedł do nas od znajomej, od osoby, która wspierała już od kilku lat panią Magdę, list, do którego był załączony pismo, wniosek pani Magdy do Rzecznika Praw Dziecka, do pana Marka Michalaka. W tym piśmie było powielone wszystko to, co mogliśmy znaleźć w reportażu. I jako człowiekowi, który z tym pismem się zapoznał, chcę panu powiedzieć, że dla mnie uderzający jest jeden fakt, że ten list do pana, nie do Rzecznika Praw Dziecka, stanowił niejako scenariusz reportażu. Zwrócę panu uwagę i państwu również, że ten list do pana Michalaka był datowany na 16 sierpień 2011 roku. To był ten moment, kiedy pan Kowalski przystępował do próby realizowania pierwszego reportażu pod tytułem Odzyskać swoje dzieci. Ta zbieżność dat, zbieżność tych wszystkich przygotowań, myślę, że nie jest przypadkowa, wie pan? Dlaczego? Dlatego, że nie mogę mówić bardzo szeroko na temat treści tego listu, ale proszę wierzyć, że wszystko to, co tam było napisane, było pokazane w tym reportażu. A odwrotność tego nie była kolejna, odwrotna, prawda? Nie, kolejność nie była odwrotna, bo najpierw powstał list do pana, a później rzecznika, a później dopiero zaczęły być realizowane zdjęcia do reportażu pod tytułem Odzyskać swoje dzieci. Panie Witku, możemy pana zapewnić o jednym, że będziemy pana wspierali we wszystkich działaniach, które będzie pan podejmował dla dobra dzieci. A poza kamerą, w czasie naszej rozmowy, powiedział pan jedno bardzo ważne słowo, które nigdy nie padło ani w reportażu, ani w korespondencji, którą otrzymaliśmy po pierwszym tym artykule, a tak naprawdę po pańskim liście. Nikt nie wspomniał o dzieciach. Wszyscy mówili o konflikcie. A wiem, że pan jest gotowy na wiele, jest pan gotowy na podjęcie wszelkich prób uzdrowienia tej sytuacji. Dziękuję bardzo, trzymamy kciuki.